Cześć, witajcie w specjalnym filmiku z okazji 700 subskrypcji. Na początku podpowiadamy sobie na pytania, a później wleci część z debiutem na Euro reprezentacji Anglii. Także zaczynajmy. Na początku chciałabym bardzo podziękować Wam za to, że jest już Was aż 700 osób. Cieszę się, że jesteście ze mną, że podoba Wam się to, co robię, przynajmniej mam nadzieję. To i wspierajcie dalej, subskrybujcie, udostępniajcie swoim znajomym. I jedziemy z pierwszym pytaniem, które jest od użytkownika FIFA TV. Dlaczego kibicujesz Śląskowi Wrocław? Pozdro od Legii i Wisły. Również pozdrawiam i tak. Kibicuję Śląskowi w sumie chyba tylko dlatego, że jest to mój najbliższy klub. Znaczy no pewnie tak to też może bym kibicowała, ale generalnie główny powód jest taki, że jest to mój najbliższy klub, do którego mam najbliżej po prostu na mecze. I drugie pytanie od Łukasza Pawlonka. Twój ulubiony zawodnik Śląska Wrocław. No to moim ulubionym zawodnikiem jest Mariusz Pawelec. Jak może wiecie, dostałam od niego koszulkę pod koniec poprzedniego sezonu. Jeśli ktoś widział zdjęcie na Instagramie, do którego oczywiście zapraszam, link w opisie, to wiedział wcześniej, że Mariusz Pawelec jest moim ulubionym zawodnikiem. No, bardzo go lubię, bo jest waleczny i w ogóle świetny moim zdaniem. Jeśli to ogląda, to bardzo go serdecznie pozdrawiam. I ostatnie pytanie, mówiłam, że Q&A będzie krótkie, więc od Ekipa MK, jak myślisz, jakie miejsce zajmie Śląsk w tym sezonie? Pozdro od Jagi, również pozdrawiam. No mam nadzieję, że w pierwszej ósemce będzie na koniec, bo jak wiemy, no teraz w sezonie zasadniczym to najprawdopodobniej się znajdzie Śląsk w pierwszej ósemce, a tak na koniec to obstawiałabym tak, wiadomo, że chciałabym drugie, trzecie, ale obstawiałabym czwarte, piąte. Jak będzie, przekonamy się w maju. I to już byłby koniec tych krótkich pytań i odpowiedzi. Dziękuję wszystkim, którzy nadesłali pytania. I tak jak obiecałam w ostatnim vlogu, właśnie teraz ogłaszam konkurs na 2 autografy, a nie 1. A więc mamy do wygrania autograf Kosty Runiejcia, trenera Pogoni Szczecin, oraz autograf Igora Angulo. Także co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy zasubskrybować kanał, dać lajka pod tym filmem i napisać w komentarzu, o kim chcielibyście usłyszeć w kolejnym odcinku. Oczywiście chodzi o piłkarza, można też napisać jakiś inny pomysł na odcinek. Także życzę powodzenia, wyniki w kolejnym vlogu. Czyli macie czas do środy. I teraz przechodzimy już do trzeciego odcinka debiutów na Euro, w którym opowiemy sobie o Anglii. Więc zaczynajmy! Anglicy po raz pierwszy na Mistrzostwach Europy wystąpili w 1968 roku, czyli na trzecim turnieju. Przed wyjazdem do Włoch, czyli miejsca rozgrywek, musieli przejść kwalifikacje. Anglicy grali w grupie eliminacyjnej ze Szkocją, Walią i Irlandią Północną. W 6 meczach zdobyli 9 punktów, zajęli pierwsze miejsce w grupie i z przewagą 1 punktu nad Szkocją awansowali do baraży. Tam zmierzyli się z Hiszpanią w 2 meczu. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Anglików 1-0. W drugim meczu również triumfowali synowie Albionu, tym razem 2-1. Awans został przypieczętowany. 5 czerwca 1968 roku we Florencji Anglicy rozegrali swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy. Był to półfinał, ponieważ wtedy na Euro występowały jedynie 4 drużyny. W tym spotkaniu niestety przegrali z Jugosławią 0-1. 8 czerwca Anglicy zagrali w spotkaniu o 3 miejsce. Tam po bramkach Charltona i Hersta synowie Albionu triumfowali nad ZSRR 2-0. Ostatecznie zajęli 3 miejsce na turnieju. Anglicy jeszcze nigdy nie wygrali Mistrzostw Europy. Ich największym sukcesem było właśnie to 3 miejsce w 1968 roku oraz 3 miejsce w 1996 roku. Kolejną szansę na triumf mają już w czerwcu. W grupie zagrają z Chorwacją, Czechami oraz zwycięzcą ścieżki barażowej C. A czy według Was Anglicy mają w tym roku szansę na wyjście z grupy i ostateczny triumf w Mistrzostwach Europy? Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, udostępnijcie ten filmik swoim znajomym. Cześć i piona!